bardzo ważna sesja w Policji. W związku z powyższym, że jesteśmy tutaj poprawni, bardzo proszę wszystkich radnych o włączenie naszych maszynek do głosowania i prawie. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Warszawie na temat sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok. Ja bym prosił troszeczkę o wyciszenie, by mi dać koło przeszkadza. Pod punkcie 4. Odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii na temat sprawowania burmistrza Nowego Stawu z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok. Pod punkcie 5. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. Pod punkcie 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok. Pod punkcie 9. Jest to jakiś ważny punkt. Absolutorium dla burmistrza Nowego Stawu za 2018 rok. Tu mamy trzy podpunkty. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Sadzie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Nowego Stawu na 2018 rok. Odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Sadzie o udzielenie absolutorium burmistrzowi Nowego Stawu na 2018 rok. I po punkcie 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Nowego Stawu za 2018 rok.
punkcie 10 mamy blok uchwał i będzie podjęcie uchwał Rady Ministrów w stanie uchwały w sprawie. I tak. Pod punkcie 1 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 Instytucji Kultury. Pod punkcie 2 zmian w budżecie miasta i gminy za 2019 rok. Pod punkcie 3 zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw. Pod punkcie 4 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Pod punkcie 5 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentów Sini Rok. Pod punkcie 6 określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi. Pod punkcie 7 wyrażenie zgody na skuteczne nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w obrębie 1 Nowy Staw. W punkcie 11 zapytania są tytułem kości. Punkt 12 informacje i komunikaty. Punkt 13 zakończenie obrad sesji. Czy Pani Radny Radzie mają uwagi do inne propozycje do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Chwilę naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba nam tutaj nie chce się zadeklarować. Teresa? Dziękuję. Wszyscy są za przyjęciem porządku obrad. Stwierdzam, że proponowany porządek dzisiejszej sesji został przyjęty przez Radę. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 5 sesji Rady Miejskiej Nowej Stawy. Protokół wszyscy trzymaliśmy. Czy Państwo Radni macie uwagi do protokołu? Jeżeli nie, to stwierdzam, że protokół z 5 sesji Rady sesji został przekazany przyjęciu za akceptującej wiadomości. Informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Nowej Stawy i o przedstawienie informacji przez przewodniczącego obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałej w Radzie Miejskiej w Wrocławiu radnego pana Witolda Nowickiego. Informacja z pracy Komisji Stałej w Radzie Miejskiej w Wrocławiu dotyczącej sesyjnym. Komisja Stałej Rady Miejskiej w Wrocławiu odbyły 2 posiedzenia wspólne w dniach 11 czerwca 2019 roku oraz 18 czerwca 2019 roku. Na tych posiedzeniach rozpatrywane były takie sprawy. Członkowie Komisji Stałej Rady dokonali wizytacji części sołectw z terenu gminy Nowej Stawy i pozostałej części, która nie była objęta pierwszym terminem. W punkcie 2 Komisje Stałe Rady rozpatrzyły raport o stanie gminy, w wyniku którego pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Nowego Stawu wotum zaufania. W punkcie 3 Komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały następujące projekty uchwał o Radnym Stawie w sprawach i tak w punkcie, pod punkcie 1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok. Pod punkcie 2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Instytucji Kultury. Pod punkcie 3 udzielenia absolutorium burmistrzowi Nowego Stawu za 2018 rok. Pod punkcie 4 zmian w budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2019 rok. Pod punkcie 5 zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw. Pod punkcie 6 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Pod punkcie 7 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentów wsi i rogów. Pod punkcie 8 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pod punkcie 9 wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w 1 Nowy Staw. W punkcie 4
członkowie komisji stałych przyjęli do akceptującej wiadomości plan organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. W punkcie 5. Członkowie komisji stałych rady rozpatrzyli prośbę oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ministerstwie o rozpatrzenie podwyższenia wysokości minimalnej stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Nowy Staw. Po analizie powyższej prośby stwierdzono, iż aktualna wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określona została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 8 lutego 2019 roku. Tekst jednolity w Dzienniku Ustaw zawarty z 2019 roku, pozycja 249. Stwierdzono również, że ze względu na trudną sytuację finansową gminy obecnie nie ma możliwości podjęcia proponowanej uchwały w kształcie właśnie zaproponowanym. W punkcie 6. Sprawy różne, poruszano także istotne sprawy dla mieszkańców gminy Nowy Staw. W Nowym Stawie 25 czerwca 2019 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Jeśli nie ma, stwierdzam, że informacja została przyjęta przez Radę do akceptujących wnioski. Proszę Państwa, przybył do nas pan senator Leszek Tarnowaj. Witamy serdecznie pana senatora. Mam prośbę do państwa radnych. Wiem, że pan senator chciałby zabrać głos w trakcie naszej sesji. Z uwagi na to, że mamy już zatwierdzony porządek obrad, mam pytanie do państwa, czy w związku z tym po punkcie 6, który mieliśmy mały punkt 6a i w tym punkcie 6a pan senator zabrał głos. Czy państwo wyrażacie zgodę? Jeżeli tak, nie widzę sprzeciwu, wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Dobrze, przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie działalności Komisji Ustawy od 1 maja 2019 roku do 31 maja 2019 roku. Prosiłbym pana burmistrza o zabranie głosu. Informacje mają panie pisemnie przekazałem radni. W związku z tym myślę, że jeżeli będą pytania, to nie macie odpowiedzi na przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? W związku z powyższym przechodzimy do punktu 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych. Czy tutaj w tym punkcie ktoś z państwa radnych miałby jakieś pytania? Jest pan radny. Bardzo proszę. Mieszane uczucia mam tak gajkę, że sesja ma charakter wybitnie, niezwykle uroczysty, jako że to wotum zaufania jest, ale ona nie podważa, moje pytanie nie podważa tej, czy nie stworzy wątpliwości. Panie burmistrzu, ostatnie dwie ulewy, sobotnia przed 10 dniami, piątkowa przed kilkoma dniami, nie ujawniają jakieś tam mankamenty, jeżeli chodzi o historię związane z, może nawet nie z poziomem wykonawstwa, tylko z pewnymi takimi subtelnościami. Otóż taką grubszą subtelnością jest zalewanie przejścia pod tunelem przy ulicy Płaskiego na granicy z działką z Maliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Trzeba by, koszty są niewielkie i uważam, że własnymi siłami można by to zrobić, jako że przez kilka godzin ten pasaż, który łączy osiedle spółdzielcze z rynkiem nowostawskim, za czym pan bardzo optował, żeby on istniał. Wspólnota Płaskiego 20 wnioskowała, żeby tam odgrodzić ten tunel, jako że to jest taka siedziba wieczorem, szczególnie młodych ludzi, nie za bardzo zdyscyplinowanych. No, do tego nie doszło, a to zalewanie to jest takie kłopotliwe i brzydko rzutuje na widok tego rynku, który został takim nagładem.
odnowiony. Mam nadzieję, że to jest taka retoryczna prośba. W niewinnym czasie się to wyeliminuje. Dziękuję bardzo. Tak, Małgorzata Przewodnicząca, to już Szanowni Radni, Panie Przewodniczący i goście zaproszeni. Od pewnego czasu anomalia pogodowe, jakie występują nie tylko w Męstawie, ale w całym kraju, są bardzo widoczne i opady tak intensywnego deszczu, które spadają w ciągu kilkunastu minut, nie są w stanie z żadne systemy morzowe odebrać wody. Proszę o logiczny sposób rozumowania, który przytoczę. Czy w latach ubiegłych, kiedy nie występowały anomalia pogodowe, były zalewane posesje czy rynek tak, jak to się działo w tym roku, w roku ubiegłym też mieliśmy takie zdarzenia? Proszę Państwa, myślę, że tu trzeba przytoczyć jednak pewien poziom technologii, który jest stosowany w budownictwie, a szczególnie jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną, jakim jest między innymi odwodnienie. Projektanci projektują średnicę rur, którymi woda jest wprowadzana do, w naszym przypadku, Rzeki Świętej, bo najczęściej tak się dzieje, jest projektowana przez projektantów, biorąc pod uwagę średnie opady przez ostatnich ileś lat. Bo ja rozmawiałem z projektantami, dlaczego tak się dzieje, że na chwilę obecną istnieje te instalacje burzowe, być może nie zawsze spełniają swoją rolę i odbierają. Dzisiaj, proszę Państwa, myślę, że nikt nie będzie jeszcze budował instalacji przewymiarowanych dwa razy większych, dlatego że się zdarzają anomalie pogodowe, bo tak trzeba to nazwać, tu i ówdzie. Ludzie mają potencję do gospodarzy miast i terenów, na których sieci burzowe nie są w stanie odebrać tej wody. Podkreślam, natychmiast nie są w stanie odebrać. Ale po godzinie czy po jakimś czasie proszę zauważyć, że bez większej pomocy sił zewnętrznych ta woda spokojnie opada i odpływa. Rynek, jak Państwo wiecie, jest jeszcze infrastrukturą pośrednictwą sprzed wielu lat. My ją owszem uzupełniamy, doradzamy i tam, gdzie jest to możliwe w trakcie remontu, troszeczkę ją udrażniamy czy zwiększamy przepływ, biorąc pod uwagę te anomalie pogodowe. Trzeba zauważyć, że w naszym przypadku, naszego miasteczka, dość płasko położonego, bez górek, i tak te ogromne opady deszczu są w sposób naturalny, powoli odbierane, a miejsca, w których one są utrudnione, bo są takie miejsca, mniej znane, bo ludzie zgłaszają to, myślę, że będziemy próbowali je naprawić, czy poprawić raczej, nie naprawić, a poprawić, ale to na pewno nie od razu i nie od ręki, bo są to prace bardzo kosztowne i wymagające przeprojektowania instalacji istniejących. Nie można ingerować nagle, że dziś się założy większą studnię i to za te sprawy. Nie, tam przecież pod ziemią są, proszę Państwa, kilometry rur, które odprowadzają te wody opadowe do Rzeki Świętej, bo mamy jedyny naturalny ciek wodny, który odbiera wszystkie wody opadowe. I słychać to było w Malborku, w Gdańsku, proszę Państwa, nowe osiedla budowane są zalewane. Nowe osiedla. Nie u nas infrastruktura, którą staramy się utrzymać przez tylko eksploatację, przez poprawne eksploatowanie ich wraz z budżetem, któremu to zleciliśmy. Żeby, Panie Radny, nie mówić, że obiecam, zrobię, ten temat chciałem troszeczkę szerzej omówić. Ja osobiście też mam piwnicę zalewaną i wiem, że nie jest to możliwe, żeby sieć burzowa to odebrała, kiedy piwnicę
miejsce są niżej albo poniżej istniejących sieci burzowych, które w sposób grawitacyjny nie odbiorą tej wody. A przelewanie czy nalewanie się tej wody przy dużych opadach przez okienka, czy gwiazdy garażowe, bądź inne naturalne dojścia do tych piwnic, nie jest możliwe, żeby system burzowy w sposób grawitacyjny, bo taki mamy system. System grawitacyjny, czyli coś, co jak woda płynie z góry na dół. Mówię to dlatego, że panie radny, dziękuję za ten temat, aczkolwiek go nie obiecuję, bym nie rozwiązać panu przypadku, który pan zgłosił. Takie monity trafiają do urzędu i do mnie osobiście. Łącznie z tym, że ktoś teraz do mnie napisał, nie mogę powiedzieć, oczywiście w swoim czasie, że mu ogród zalał, tak? I wybiły fekalia. No, proszę państwa, nie na wszystko mamy sposób i na pewno jeszcze długo nie znajdziemy złotego środku, który by rozwiązał te problemy. Szanowni państwo, z tymi anomaliami pogodowymi, które na chwilę obecną dotarły również do Polski, które były zapowiadane przez wiele lat, że będzie i następuje ocieplenie klimatu. Dlaczego? Też wiemy, że to będzie powodowało takie właśnie zdarzenia atmosferyczne, które u nas do tej pory nie występowały. To są burze, intensywne opady deszczu i w takich przypadkach my naprawdę to, co możemy, to robimy, reagujemy, ale to są raczej doraźne działania, które tylko pomagają w usunięciu skutków. My jeszcze dzisiaj, no dzisiaj nie jesteśmy w stanie usunąć przyczyn, czyli zwiększenia rur odpływowych z instalacji burzowych. Aczkolwiek ten temat, tak jak powiedziałem, jest już dość powszechny i na pewno będziemy się starali w niektórych miejscach go rozwiązywać w taki sposób, jak będziemy potrafić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko chwileczkę, Adrian, bo nie pomyślił, to co pan powiedział, ten wygodny jest zdecydowanie słuszny, ale w tamtego przypadku nie obejmuje. Także nie kontynuuj. Panie radny, tak każdy mówi, który do mnie się zwraca ze swoim problemem. Ma pan rację, ale nie w moim przypadku. Ja się zgadzam z tym, że zawsze jestem tu winny i próbuję to naprawić. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy jeszcze nie potrafię wszystkich problemów rozwiązać. Ja nie mówię tego z przekorą, tylko rzeczywiście zawsze, jeżeli są dwa zdania, to prawda jest gdzieś wypośrodkowana, a nie jest tylko życie czarno-białe. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Jest pan radny. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, pojawiają się problemy związane z porządkiem wokół budowiska Sudzowskiego, a dokładnie tej ulicy, która łączy Sudzowskiego z kolejową. Przy terenie jeszcze się pojawiają worki z, nie wiem, z plastikami, ze wszystkim poza terenem tego budowiska. Ludzie na to zwracają uwagę. Prośba jest może o większy dozór, w sensie, nie wiem, nadzoru po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, czy szanowni państwo, jeżeli ktoś obserwował w ostatnim czasie to miejsce, o którym mówi pan radny, było ogromnie zaniedbane i w wyniku właśnie naszych działań do kar i sądów i innych form nacisku, do których się posunąłem, spowodowało, że tenże właściciel tego obiektu ogrodził w miarę przyzwoicie trzech z naszych działki, którą zajmował bezprawnie. My tam zasialiśmy trawę, uporządkowaliśmy to, przyciął te drzewa, ale nie wiem, kto mu na to pozwolił aż tak przyciąć je. I w tej chwili, panie radny, dyscyplinujemy go, żeby zszedł z tym, co zostawia na terenie ulicy i chodnika należącej do gminy. Sukcesywnie on nam deklaruje i chcemy, proszę państwa, od razu zamknąć tego. Uważam, że forma negocjacji nacisku, która już poskutkowała, myślę, że sukcesywnie przyniesie efekt końcowy, jaki będzie zamknięcie jego działalności w obrębie własnej działki, którą
już grać. Zobaczymy z nim ten radny i myślę, że będzie w najbliższym czasie też usunięte te jego elementy z chodnika i ulicy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? W takim razie uważam punkt 6 interpelacje na pytania zamknięty i bardzo proszę pana senatora o zabranie głosu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Panie Przewodniczący, ja postaram się skrócić, bo spojrzałem na Państwa program, zbyt rozbudowany. Nie wiem, czy potrafię skrócić, ale postaram się. Szanowni Państwo, chciałbym kilka słów powiedzieć o mojej działalności w Senacie, bardzo krótko, na temat w ogóle Senatu i działalności w Senacie. Ja nie będę odnosił się absolutnie, postaram się nie odnosić do elementów politycznych, bo tak jak ile tutaj z nas osób jest, każdy będzie miał osobne zdanie. Ja bym chciał po prostu pokazać, co w tej kadencji, w której jestem senatorem opozycyjnym, zmieniło się w funkcjonowaniu samego Senatu i obraz elementów dotyczących tworzenia prawa w stosunku do poprzedniej kadencji, kiedy byłem senatorem wspierającym rząd. To jest zasadnicza różnica. Opozycja zawsze ma mniejszy wpływ na to, co dotyczy bezpośrednio decyzji podejmowanych, czy to w gminie, w powiecie, w województwie, czy w kraju. Natomiast kilka rzeczy chciałbym Państwu przekazać, a wracając jeszcze dwa słowa do pytania tu Pana Radnego związanego z zalewaniem, to o czym Pan Burmistrz, to nie wiem, czy Państwo widzieliście, chyba ze 3 miesiące temu była taka symulacja, sytuacja polegająca na tym, jak będzie w 2050 roku wyglądał nasz teren Powiśla i Żuław, jeżeli sytuacja dotycząca topnienia lodowca się nie zmieni, więc Bałtyk będzie sięgał na plażę, będziemy chodzili w Balborku. Taka jest sytuacja pokazująca to, co naukowcy przeliczyli w stosunku do tego, jak wody będą się rozkładały na tych terenach. W związku z tym komentarz był taki, że może i dobrze, bo będzie Bałtyk bliżej, ale okazuje się, że przy tych temperaturach nie można się kąpać, bo będą się nic. To tak a propos pytania, które Pan Radny zadała, Pan Burmistrz odpowiadał odnośnie zmieniającej się rzeczywistości. Oczywiście to w sytuacji, kiedy nic jako Europa, jako Polska, jako każdy z nas nie zrobimy, jeśli chodzi o kwestię ochrony naszego globa, czyli atmosfery. Szanowni Państwo, wracając do Senatu, chcę powiedzieć, że do końca ubiegłego roku podjęliśmy 777 ustaw. To jest, krótko mówiąc, w porównaniu do poprzedniego okresu zdecydowanie więcej. O tym powiem za chwilę. Chcę również powiedzieć, że zmieniła się kwestia następująca. Skróciła się okres, kiedy Senat zajmuje się ustawą. Czyli Senat ma 30 dni. Można powiedzieć, że właściwie 30 dni nie istnieje. Istnieją sytuacje takie, że o godzinie 9 rano trafia projekt ustawy. O godzinie 11 odbywa się posiedzenie komisji. O godzinie 13 rozpoczyna się debata, o 4.51 kończymy debatę na przykład nad ustawą o edukacji 636 stron. Daję sobie głowę uciąć, że nikt jej nie przeczytał, natomiast bez poprawek, co jest rzeczą charakterystyczną. Proszę Państwa, za ostatni rok 80% ustaw w Senacie przechodzi bez poprawek. To pokazuje, że polski parlamentaryzm w wydaniu Senatu stracił trochę w mojej ocenie na swojej roli. Bo Senat jako izba refleksji i zadumy, ja często parafrazując, że zostaliśmy się izbą już nie refleksji, a na pewno zadumy, pokazuje, że właściwie centrum parlamentarne przeniosło się gdzie indziej. Ja nie wiem gdzie jest, nie mam na to żadnych dowodów, natomiast 80% ustaw trafiających pod obrady, uchwalanych, to nie jest dobry system tworzenia prawa. Wczoraj czy dwa dni temu chyba wczoraj, orzekło o niezgodności polskiego prawodawstwa w zakresie Sądu Najwyższego. Ja chcę Państwu powiedzieć, że ustawa o Sądzie Najwyższym była zmieniana 8 razy. 8 razy zmieniana ustawa. Ustawa w sensie fundamentalnym. Ustawa, która nie miała ani jednej
pozytywnej opinii prawnej. Odpowiedź podczas czy przed głosowaniem była, skoro mamy większość, możemy wszystko. Czyli parafrazując, często to mówię, to tak jakbyście Państwo uchwalili projekt uchwały, że w przebiegłym ustawie ruch będzie lewostronny. No bo macie prawo uchwalić. A to, że jest to niezgodne ani z konstytucją, ani z prawodawstwem, to już jest zupełnie inna kwestia. I to powoduje odpowiednie komplikacje i różnego rodzaju sytuacje, które są z każdym rokiem coraz trudniejsze. Złe tworzone prawo, szanowni Państwo, nie przynosi efektów jutro, bo jak zrobimy, przepraszam, zaproponowanie złych odnik, to jutro już go widzimy, że on jest zły. Kiedy tworzymy złe prawo, ono daje efekty po iluś tam latach. I to jest rzecz najbardziej niepokojąca, że tworzymy bardzo dużą ilość prawa. Ja podam Państwu w statystyce, wygląda to następująco, że w roku 2016, szanowni Państwo, ukazało się w Polsce, licząc ustawy i rozporządzenia, 31 200 stron A4 maszynopisu. Tyle ustaw wytworzono w Polsce. Jest to swoisty rekord w Europie, więc na pytania zawsze w takiej debacie, czy w czymś jesteśmy dobrze, jeśli chodzi o Unię Europejską, zawsze podaję, że w tworzeniu prawa mamy tutaj zaszczytne pierwsze miejsca. Ja natomiast uważam, że jest to źle. Ja stoję na stanowisku i podzielam to, gdzie mówią Amerykanie. Im prawo częściej się zmienia, tym jest gorzej dla obywatela. Im prawo bardziej stabilne, tym jest lepiej dla obywatela. I gdzieś trzeba to wypośrodkować. Z ciekawości również powiem to, że ta ilość prawa tworzonego, szczególnie w pierwszych dwóch latach, była o 30 chyba, o ile pamiętam dokładnie, procent większa niż wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. A kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, tworzyliśmy podwaliny prawa, które będzie kompatybilne, będzie wspólne z Unią Europejską. I to było coś, co było jakby wymuszone poprzez naszą deklarację przystąpienia do Unii Europejskiej. I to pokazuje, w jaki oto sposób, ile tworzy się prawa i czy ono poprawia jakość życia. Ja osobiście twierdzę, że nie. I jeżeli do tego dołożymy tryb i jakość tworzonego prawa, to mamy taką sytuację, że to prawo nie jest najlepsze. Szanowni Państwo, najdłuższe posiedzenie Senatu trwało od 10 do 12 lipca, 64 godziny i tak jak powiedziałem, kończyliśmy o 3.51, to też jest taka nowa świecka tradycja, wiele posiedzeń po nocach. Właściwie można powiedzieć, że ilość osób obecnie rządzących jest zawsze niewielka ilość na sali, no bo oni i tak nie wnoszą żadnych poprawek. Chcę powiedzieć, że to jest rzecz, która charakteryzuje, jeszcze raz powiedzieć, 80% z ubiegłego roku ustaw wnoszonych bez poprawek, to jest rzecz nie najlepsza. Również zmieniła się taka sytuacja. Senat do tej pory często był instytucją, który jako organ mający inicjatywę ustawodawczą braliśmy wszystkie ustawy, które Trybunał orzekł, że któryś tam fragment ustawy jest niezgodny z konstytucją, to była ta inicjatywa Senatu, żeby prostować prawo. Czyli tę rolę, która jest przypisana w Konstytucji, że Senat ma być tą izbą, która czuwa nad jakością tworzonego prawa. I wtedy 28 do 40 takich ustaw rocznie wnosiliśmy jako Senat. Chcę dla ciekawości powiedzieć, że do grudnia ubiegłego roku mamy tych inicjatyw 16. No, pokazuje również to, że no, zbyt intensywnie nad tym, co dotyczy poprawienia, czy poprawiania, czy tworzenia dobrego prawa, nie wykazujemy tutaj zbyt dużej aktywności jako Senat. Teraz kilka słów Państwa o mojej, że tak powiem, aktywności, mojej skromnej osobie w tej całej sytuacji tworzenia prawa. Ja chcę powiedzieć, że wśród prac senatorskich, które są jakby w trzech fragmentach. Jedno to jest kwestia posiedzeń plenarnych, tak jak Państwo macie tutaj teraz. I chcę tutaj powiedzieć, że mój współczynnik obecności jest 91%. Tutaj kilka nieobecnych wynikało z delegacji. Mówię to po to, żeby pokazać, że uczestniczę w pracach Senatu. Oprócz tego, proszę Państwa, każdy z nas ma obowiązek należeć co najmniej do jednej. My jako senatorowie opozycji, jak każdy z nas należy do dwóch komisji. Jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów, to jeszcze z poprzedniej kadencji i teraz jestem wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia. Moja frekwencja na komisjach jest 96
proces. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że podczas obrad plenarnych miałem 727 różnego rodzaju wystąpień, poprawek, zabierania głosu na stu senatorów, to jest około 5-6 miejsca. Ja nie robię tego z rywalizacji. W rywalizacji pokazuję to po to, żeby Państwu pokazać, że aktywnie uczestniczę i zabieram wtedy głos przy tych ustawach, na których się znam, mam coś do powiedzenia i wiem, co w tych ustawach powinno być, że tak powiem, zmienione. Skoro jestem na posiedzeniu Rady Gminy, zawsze mówię, że jednym z elementów, który jest również charakterystyczny, to nie jest kwestia dzisiaj, teraz, w tej kadencji zwiększania kompetencji samorządów, a wręcz odwrotnie. Obecnie panujący uznają jedną rzecz, to oficjalnie mówią, im więcej państwa centralnego, tym lepsze państwo. Ja oczywiście uważam odwrotnie, ja nie mówię o tym, co często dzisiaj podnoszą różnego rodzaju ludzie z ekipy rządzącej, że oto samorządy dzisiaj dążą do rozbicia dzielnicowego. No już większej głupoty w życiu nie słyszałem. Czy państwo chcecie być separatystyczną gminą w Polsce? No nie. Ale czy chcemy mieć więcej kompetencji jako samorząd? Oczywiście tak. I unitarność państwa, która jest dzisiaj podnoszona, może być w dwóch wydaniach. Może być bardziej centralna i unitarne państwo może być bardziej samorządowe. Czyli pewne elementy dotyczące unitarnego państwa, jak wojsko, policja, bezpieczeństwo, ustanawianie podatków, inne rzeczy, to jest przynależność państwa i to jest państwo unitarne. Natomiast państwo na pewno wiecie, począwszy od edukacji, czyli dzisiaj bez pozytywnej opinii kuratora nie może być zatwierdzony żaden projekt organizacyjny szkoły. I to państwo, jest niewiele państw w Europie, które tak mają. Na pewno Węgrzy i my, to jest znany tandem. I chcę powiedzieć, że edukacja, która jest moim hobby, ja przez 20 lat zajmowałem się edukacją w samorządach. I zapewne państwo widzicie to, co się dzieje. Ja nie podnoszę tutaj kwestii dyskusyjnej, czy to ma być 6 plus gimnazjum plus szkoła licealna, czyli szkoła maturalna, czy to ma być 8 i 4, to jest kwestia do pewnej dyskusji. Natomiast to, co się stało, to jest po pierwsze pójście w kierunku coraz większego centralizmu, czyli władza centralna poprzez kuratora ma coraz większy wpływ na to, co się dzieje w edukacji. I chyba 7 lat temu był taki kongres we Francji, w Paryżu, gdzie uczestniczy, w tym również Polska, podpisała deklarację. Mówiąc krótko, im więcej państwa, tym jest większa edukacja. Nie w sensie akademickim, tylko w sensie stwierdzenia faktów. Tam, gdzie jest większy wpływ administracji państwowej na bezpośrednie funkcjonowanie oświaty, tam jest gorsza oświata. Najlepsza, jedna z najlepszych edukacji dzisiaj w Europie to jest edukacja fińska, gdzie w ogóle nie funkcjonuje nadzór kuratorski. Tam nie ma kuratora. Dyrektor szkoły, samorządy, rodzice i przede wszystkim nauczyciel to są fundamenty dobrej szkoły. Rola państwa jest do dawania nakładów, wyznaczania celów strategicznych itd., itd., a nie bezpośredniego zarządzania edukacją. W piątek czy w sobotę usłyszałem w radio taką rzecz, którą myślę, że warto by w Polsce wziąć pod uwagę. Tak jest wspomniane przeze mnie w Finlandii, ale usłyszałem, że niedawno państwo Buta wprowadziło taką oto rzecz, że uznało, że w sferze publicznej są dwa najważniejsze zawody, które zadecydują o przyszłości państwa Buta. Czyli lekarze, pielęgniarki, czyli jakby ochrona zdrowia i nauczyciele plus administracja. Uznano, że to są zawody, które muszą najwięcej zarabiać w takim państwie jak Buta. Nie ma prestiżu nauczyciela bez dobrego wynagrodzenia. Po prostu koniec, kropka. Odnoszenie się do judymów, do pracowania w ramach idei, no to oczywiście są rzeczy, które należy robić, ale ono nie może być głównym przesłaniem funkcjonowania państwa dzisiaj nowoczesnego w Europie. Teraz jeżeli chodzi o kwestię, i trzeci element, oprócz komisji i pracy plenarnej, ja również należę do kilku problemowych zespołów. To są zespoły, które zajmują się różnego rodzaju problemami z punktu widzenia takich kontaktów,
to ja należę do grupy polsko, parlamentarnej grupy polsko-ukraińskiej, polsko-gruzińskiej, czyli to, co jest związane z Europą Wschodnią, a z takich tematycznych, to również między innymi jestem członkiem zespołu do spraw monitorowania przestrzegania praworządności. To są bardzo ciekawe spotkania na temat właśnie, gdzie, w których elementach w Polsce łamana jest praworządność. Gdzie zapraszaliśmy zarówno tych, których to dotyczy, ale również i środowiska prawnicze, jak i przedstawicieli poszczególnych ministerstw. I chcę Państwu tylko tak z ciekawości powiedzieć dwa tematy. Jeden to jest dotyczy praworządności w stosunku do osób, które demonstrują. Do grudnia ubiegłego roku toczyło się ponad 1000 spraw w stosunku do osób, które miały postawione zarzuty nieprzestrzegania prawa w ramach różnego rodzaju demonstracji. Tego rodzaju wynik nawet w czasach minionych, nie był wtedy, były inne systemy dyscyplinowania państwa, ale chcę powiedzieć, że to jest, tak jak określił pan mecenas Taylor, tak zwany efekt mrożący, czyli ścigamy kogoś, później wysyłamy pismo, proszę o informację, czy pracownik Jan Kowalski, czy Jan Wisielski u pana pracuje, prosimy o opinię, no to wiadomo, dyrektor danej firmy wie, że co wy Kowalski, gdzie wy tam, co wy tam demonstrujecie. No, tego rodzaju mechanizmy, to było przedmiotem naszych analiz, spotykaliśmy się z ludźmi, którym to dotyka, było fantastyczne spotkanie na temat właśnie całego zespołu, czy przedstawicieli zespołu medyków z Krakowa, którzy operowali jedną z osób w stosunku do których to lekarzy, szczególnie lekarze, są postępowania, czyli analizujemy różnego rodzaju przypadki osób, które czują się pokrzywdzone, czy jakby represjonowane. I drugi to jest temat edukacji, gdzie ja osobiście prowadziłem te dwa posiedzenia, te dwa projekty, gdzie analizowaliśmy, co mówią samorządy, co mówią rodzice, co mówią osoby z świata nauki na temat tego, co jest związane z prowadzeniem reformy edukacji i co mówi Ministerstwo Edukacji. I chcę Państwu powiedzieć, że przeżywałem takie rozwojenie jaźni, a mianowicie na ten sam temat dwa różne środowiska mówią dokładnie co innego. No, ministerstwo mówi, że wszystko jest ok, nie ma żadnego problemu. Świat nauki, rodzice, samorządy mówią, że jest dokładnie odwrotnie. Poprosiliśmy na Najwyższą Izbę Kontroli, żeby dokonała kontroli. Dwa miesiące temu otrzymaliśmy informację, bo prawda mówiąc krótko leżała po stronie tych, którzy mówili, że jednak są problemy, że jednak nie jest tak bez problemu mówiąc krótko. I co jest najważniejsze, to jest jakby najbardziej takie przykre w sensie naszej przyszłości. To jest wyświetlana rzecz, którą ja powtarzam, ale warto ją powtarzać. Nie ma rozwoju gminy, rodziny, państwa polskiego bez dobrej edukacji. Po prostu nie ma. I to, co przedstawili nam profesorowie, mówiąc o podstawach programowych, teraz obecnie obowiązujących w Polsce, no to mówiąc, encyklopedyzm zawsze był taką domeną w państwie polskim. Ale teraz to maksymalnie zwiększone, czyli przeładowane programy. Szanowni Państwo, w wielu dziedzinach nauczyciel, gdy będzie prowadził wszystkie lekcje, to i tak tylko zrealizuje 70% podstaw programowych. Napisze, że zrealizował wszystko, stąd też do różnego rodzaju problemy, obciążenia. Rzecznik praw dziecka, ten poprzedni, powołał zespół, który dokonał takiej analizy ponad 7,5 tysiąca ankiet do rodziców, dzieci, z której wynikało, że drastycznie wzrosły takie rzeczy, że dzieci coraz częściej piszą, nie że nie lubią, tylko że nienawidzą szkoły. O przeładowaniu, o przeciążeniu i tak dalej. Czyli wszystko to, co słyszymy w takich jednostkowych sytuacjach, potwierdza się. I dzisiaj w mojej ocenie trzeba usiąść do takiego, jak Państwo widzicie, okrągłego stołu, niezależnie od barw politycznych, powiedzieć, jak ma wyglądać prestiż nauczyciela w Polsce, jego rola, jaka ma być rola państwa i jaką wielkość nakładów będziemy... I rodzica. I tak, oczywiście rodzica organizacji, które się zajmują sprawami edukacji, bo przecież jest mnóstwo fantastycznych inicjatyw oświatowych. I te inicjatywy potrzeba dzisiaj w Polsce. Po prostu polska edukacja znalazła się w wyniku tak prowadzonej również kwestii
ustaw, o których mówiłem. No, ustawa fundamentalna, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, o 9 trafia, o 11 zaczynamy obrady, 3:51 uchwalona, następnego dnia o 12 prezydent podpisuje. No, nigdzie w sieci się tak prawa nie tworzy. No bo jak jest dyktatura, no to dyktator podpisuje i tyle. Nie ma co rozmawiać. Natomiast w państwie demokratycznym tak się prawa nie tworzy. Z ciekawości chcę Państwu powiedzieć, że na przykład kiedy zmieniano projekty ustaw na Wielkiej Brytanii dotyczącą sądownictwa, to pracowano 2,5 roku. I ostatnie pół roku dopiero pracowali politycy. A ono się politycy wymyślą, przynoszą, uchwalane, a później obywatelom, co wyście tam za jakąś rzecz uchwalili. Szanowni Państwo, teraz zawsze na tego rodzaju spotkania, jakby zwracając, Pan Przewodniczący, jak już patrzy na mnie, to już zbliżam się do końca, Panie Przewodniczący, chcę powiedzieć o kilku rzeczach, bo zawsze jest pytanie, no dobrze, dobrze, no prawo prawem, praca pracą, ale czy Pan tam jakieś aktywności wykazuje w stosunku do naszego regionu? No przecież nie po to tam Pana wybieramy, żeby Pan tylko czuwał nad dobrym prawem. Oczywiście ja mówię, że grą mojej pracy to jednak jest tworzenie prawa w Polsce i praca parlamentarna. Niemniej w tej pracy parlamentarnej zawsze pamiętam, skąd zostałem wybrany i podam kilka, żeby już nie przedłużać, przykładów mojej aktywności w tej dziedzinie. Po pierwsze w mojej ulubionej edukacji. Ja już 2 lata temu składałem projekt zwiększający nakłady na oświatę o 2 miliardy złotych z celem przeznaczenia jej na podwyżki dla nauczycieli. Nie z punktu widzenia populistycznego głosu mojego, no bo wiadomo, łatwo jest, najlepiej jest rozdawać, a najtrudniej przeprowadzać dobre zmiany. Ale kiedy spotykałem się, to przede wszystkim dysponowałem elementami statystycznymi dotyczącymi, jak płace w edukacji się rozjeżdżają do średniej krajowej. Uznałem, że jeżeli ten trend się utrzyma, to nigdy tego balansu, dystansu nie odrobimy. Jeżeli chodzi o kwestię Powiśla i Żuław, to co roku składam wniosek dotyczący nakładów na ochronę przeciwpowodziową i to, co jest związane z bezpieczeństwem tych terenów. Jest w 2015 roku dobry program przyjęty, tak jest oceniony przez fachowców, program ochrony Żuław jako całości, no tylko, że zawsze tam już resztki jakieś tam są dołączane do tego programu, bo nie jest jeszcze tak źle, co zostało zrobione w latach poprzednich. Ja uważam, że wtedy, kiedy będzie się systematycznie robiło, to o czym tu trwała ta dyskusja, a element wody na terenach Powiśla i Żuław jest jednym z elementów również przyszłościowych. Jeśli chcemy mówić o bezpieczeństwie nie teraz tylko dzisiaj, ale i o przyszłości, to co dotyczy prawidłowo funkcjonującej bez zastrzeżeń całej ochrony przeciwpożarowej jest bardzo, bardzo ważne. Elementem, który również składam, to jest kwestia, kiedyś to się nazywało Schetynówki, dzisiaj to jest Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych. W tym roku autentycznie ilość pieniędzy na drogi lokalne została zwiększona. Nie wiem, jaki jest etap, czy już one zostały podzielone i przydzielone, ale faktycznie zostały w tym roku zwiększone, jeśli chodzi o kwestie nakładów. Co się zmieniło, że to jest znowu ten centralizm, że osobiście Pan Premier będzie podpisywał cały wykaz wszystkich dróg w Polsce. To też Pan Premier ostatnio uruchomiał pociągi do Kostrzyna, teraz drogi, no to myślę, że to są rzeczy, które właśnie powinny lecieć w gestii samorządów, a nie władz centralnych, które powinny dbać o zupełnie inne aspekty. Rzecz, która może Państwa nie dotyczy, sprawa z dróg, to jest droga 55 na odcinku przede wszystkim wokół Sztumu i Kwidzyna, czyli dużych obwodnic po prostu dla przyszłości, szczególnie ruchu w Malborku, w Sztumie i w Kwidzynie, jakość drogi w sensie obwodnic jest potrzebna. Robię to po to, mając przekonanie, że kiedyś to zostanie zrobione i wysłuchane. Składam interpelację, dostaję odpowiedzi, tak, mamy to, ale jeszcze nie włączyliśmy tego do programu, bo wtedy, kiedy powstała idea budowy mostu w Kwidzynie, do jego zrealizowania upłynęło 20 lat. Mam nadzieję, że w wielu elementach, o które zabiegam, staram się, interpeluję, droga będzie krótsza. Także ja bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem tak króciutko wystąpić. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję za wysłuchanie. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Panie i Panowie Radni, czy ewentualne pytania do Pana Senatora w kwestii
pewnie, panie przewodniczący, tylko że to no nie czasem, nie miejsce, natomiast pytania się same nasuwają. Oczywiście, też mam pytanie. Ja myślę, że to przecież jest... Zapewne się wstrzelił w sesję. Panie przewodniczący, jeśli mogę. Szanowni Państwo, ja, że tak powiem, tą moją wizytą, to jest jakby moja inicjatywa, składam takie krótkie, no to jest najkrótsze sprawozdanie, które składam u Państwa, patrząc na program. Natomiast jeżeli Państwo macie ochotę i chęć podyskutować i zadawać mnóstwo pytań, ja chętnie przyjadę w rozkazanym terminie przez Państwa, może nawet nie tak oficjalnie, tylko może podczas posiedzeń komisji wspólnych, jakiś tam, znaczy, jakiś temat wiodący, ja się do tego przygotuję bardziej szczegółowo. Ja bardzo chętnie do Państwa przyjadę na wszystkie pytania również odpowiem. Do tego właśnie zmierzałem, myślę, że tutaj na pewno będziemy trzymać kontakt z panem senatorem. Na pewno dyskutujemy takie zaproszenie, aby pan senator do nas przyjechał i nawet w komisji będziemy mogli sobie swobodnie porozmawiać, podyskutować, wyrazić. Nie będzie za 4 lata. Myślę, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy milionerzy po raz kolejny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no, ja mówię, no, czekam na państwa sygnał, także jak chcecie mnie za 3 lata zaprosić, dziękuję za uznanie, ale może jeszcze w tej kadencji bym zdążył jakoś. Przyjechać o kilku rzeczach podyskutować. A to tak powiem. Dlaczego te spotkania, o których pan przewodniczący mówił, o których tutaj państwo rozumiecie, są dla mnie istotne? Bo wtedy, kiedy brakuje już kompletnie elementów prawnych, gdzie prawnicy piszą, a to jest niezgodne, to tak, to ja zawsze mam argument tak. Ja wiecie, ja byłem ostatnio na sesji takiej i tak, ale byłem na spotkaniu komisji, a na zespole takich tak. Wiecie państwo, co ci ludzie w tym zakresie mówili? I cytuję dokładne rzeczy, które tej dyskusji z życia są mówione. I to oczywiście trafia jak trafia, no, ale warto to robić. I dlatego bardzo chętnie. Panie senatorze, 4 lata sam dałem panu takie pytanie, co tam się dzieje z naszym mostem szczepskim? Już pan pięknie powiedział, już jestem. 4 lata minęły i się nic nie wie. Jeśli chodzi o kwestię mostu szczepskiego, to powiem tak. Ja chyba podobne pytanie miałem na początku tej kadencji, ja też rozmawialiśmy o tym cały czas. I chcę powiedzieć, że wtedy odbyłem spotkanie również, no bo trzeba sobie zdać sprawę. Gdybym ja miał takie przełożenie, że idę po do pana ministra infrastruktury, to ja tu z Powiśla i Żuław, jest taki przepiękny most zabytkowy i dalej, taki kiedy będzie. No wiadomo, że ja dzisiaj mam zupełnie inną drogę, w związku z tym skróciłem ją do tych, którzy deklarowali w kampanii wyborczej, że ten most będzie zrealizowany. I chcę państwu powiedzieć to, co zapewne państwo słyszeliście. Ja spotkałem się z panem posłem Smolińskim, który mi powiedział, słuchaj, nie pamiętam kwotę, ale to mogę sobie przypomnieć, wrócić tam 111 czy 100 ileś tam milionów złotych przewidziane i my ten most w ciągu 2 lat w pełni zrealizujemy. W związku z tym uradowany, gdzie się tylko spotykałem, oświadczałem, że mam informacje z pierwszej ręki od władzy. Władzy wykonawczej, bo pan poseł Smoliński był wtedy wiceministrem infrastruktury. W związku z tym, no, natomiast stało się jak się stało, pan poseł nie jest już wiceministrem. Na moje zapytanie to z mostem powiedział, że niestety w tej kadencji nie będzie prawdopodobnie. W związku z tym mam nadzieję, że nie 20 lat, tak jak most Kidzyński, ale szybciej wspólnymi siłami. Dlaczego o tym mówię? Że w inwestycjach są różne wzloty i upadki. Czasami więcej mniej się da. Ale ważne jest, żeby cały czas temat był pilnowany, monitorowany, pytany i odpowiedzi. Jak ja zadaję tych pytań, to co roku coraz bardziej szczegółowe te odpowiedzi są. W związku z tym ja obiecuję, że wracam do monitorowania realizacji tej budowy tego mostu, gdyż on został gdzieś tam w sensie priorytetów zakopany. Dziękuję bardzo. Ciśnie mi się tutaj dużo przykładów braku realizacji na szczeblu. Ale myślę, że to nie miejsce i czas na to mówić. Dziękuję bardzo panie senatorze. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok. I mamy tutaj 3 podpunkty w tym punkcie.
Pierwsze jest przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok i w tym temacie bym prosił o zadanie głosu pana burmistrza. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, goście zaproszeni. Raport ten mam przed sobą i myślę, że wszyscy z państwa, którzy chcieli się z nim zapoznać, to również mieli do niego dostęp i mogli się z nim zapoznać. Panie przewodniczący, trudno, żebym go przedstawiał w całości, albo tylko w dwóch takich krótkich zdaniach, że jest to coś, co po raz pierwszy się tworzyło w samorządach od tego roku, wynikające z obowiązków samorządu do stworzenia takiego raportu. I o ile na początku uważałem, że będzie to kolejny dokument, który będzie stworzony dla zasady, czy ustawy, czy przepisów, a potem odłożony na półkę, tak jestem mile zaskoczony, kiedy to go obejrzałem w całości, a twórcą jego jest pani sekretarz Anna Majewska, oczywiście nie ujmując wszystkim innym pracownikom, którzy przygotowali materiały. Pani Majewska go zredagowała, można powiedzieć, i stworzyła finalne w formie takiej, jak państwo otrzymaliście. I tak jak powiedziałem, na początku myślałem, że to jest kolejny jakiś dokument, który u nas w urzędach jest wiele. Okazuje się, że ten raport, bardzo ładny przede wszystkim, chyba tak przejrzyście i w sposób prosty przedstawia sytuację gminy, a przede wszystkim ostatni rok, jeżeli chodzi o inwestycje, ale nie tylko, dla mieszkańca, który nie ma do czynienia z urzędem, nie ma do czynienia z dokumentami, które należy czytać się w inny sposób, tylko taki prosty, przejrzysty sposób dla każdego, kto chciałby tu znaleźć coś, co interesuje gminę, to znacie. I tak jak powiedziałem, to jest wszystko, co mogę powiedzieć, bo przecież nie jestem ani w stanie, ani chyba nie ma potrzeby, bo to został stworzony i rozdany państwu, jak i był dostępny w innej formie, w formie elektronicznej, gdzie można było się z nim zapoznać, żebym go przytaczał. Kto chciał, to się z nim zapoznał, kto chciał, to znalazł tam to, co go interesowało o nim. Dlatego, panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu, a pewnie jeżeli będą pytania, to jest tam dalej debata, będziemy z panem. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze przechodzimy do punktu drugiego. Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok. Ten punkt był doskonale zrealizowany na wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie rzeczywiście ta debata odbyła się i każdy z nas miał okazję wyrazić pogląd i zdanie w tym temacie. Oczywiście ja nie bronię tutaj państwu radnym zabrania głosu w tym punkcie. Jeżeli ktoś z państwa chciałby, jak najbardziej proszę pod tego punktu. Bardzo proszę. Pani Rada, bardzo proszę. Znaczy od razu muszę się przyznać, że na komisji to całego nie przyszedłem. Był ciekawy, dlatego punkt po punkcie to czytałam, analizowałam. Jest bardzo dobrze przygotowane. Szkoda tylko, że zabrakło tam na końcu nazwiska osoby przygotowującej, bo pani Aniu no jest naprawdę bardzo dobry. Jest czytelny, taki przyswajalny. Ale co też, na co była na komisji zwrócona uwaga, na naszą oświatę. Na wyniki oświaty. Bo tam jest akurat podany egzamin gimnazjalistów, gimnazjum wygasa, ale nie sądzę, że ósme klasy będą miały lepsze wyniki. No nie sądzę, bo to się skądś bierze. To nie jest tak, że w ciągu 3 lat zrobienia oświata siadła. To nie, to było gdzieś od początku już są błędy popełniane. Właśnie chciałam spytać, czy wnioski z tego raportu będą przez osoby zainteresowane
wyciągane i jak one będą dalej realizowane, no bo tutaj to trzeba naprawdę się nad tym pochylić, sprawdzić, jakie błędy się popełniało, przygotowując naszą młodzież do dalszej drogi, no i trzeba to wyeliminować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj w tym temacie na kolejnej komisji wspólnej powinniśmy zaprosić pana dyrektora szkoły i tutaj dyrektora, byśmy uzyskali taką informację od pana dyrektora, bo oświata temat rzeka. To brakło nam dnia i czasu. Taką moja propozycja, że pani radną, czy panią radną tą satysfakcją. Tak, na to liczyłam. Dziękuję bardzo. To jest zrozumienie. Czy ktoś z państwa chciałby się zabrać głos w punkcie drugim? Bardzo proszę. Wszystko, co można powiedzieć na temat tego raportu z mojej strony.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pan radny. Jeśli bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, wydaje mi się, że walorem tego dokumentu jest to, że nie jest to swoisty rodzaj lałowy. Że to jest dokument, który w miarę obiektywnie, my co prawda nie mamy obszarów jakichś bardzo zapuszczonych, takich, na których trzeba było z tymi pilnym korygować, czy wręcz w jakiś sposób bardzo zdecydowany działacz. Niemniej są tematy wstydliwe, na które no może one są wstydliwe z punktu widzenia takiego obiektywnego, że w sumie nie mamy, czy urząd nie ma na nie wpływu, nie ma na nie przełożenia, ale to właśnie te rzeczy, które nie mogą być przedmiotem działalności urzędu, są często podchwytywane, podnoszone przez mieszkańców, przez gości. I to jest element, który należałoby wykazywać, a tutaj na ten temat jest niewiele, że pewne obszary zaniedbane, one nie wynikają z braku działań gminy, czy wręcz nie ma gmina na to wpływu jako czy urząd, jako zarządzający majątkiem gminy. Także powiadam, dobrze, że to nie jest same ochy i achy, że są w miarę obiektywne dane, że są pewne tematy nieporuszane, ale one wynikają z tego, że kolegium redakcyjne być może miało nadmiar danych i musiało się zdecydować na coś, co wybrać, co pominąć. Pewne rzeczy może są za bardzo eksponowane, a przez te miejsca, które są przepracowane, zostawić na inne obszary, ale ja tu mówię tak w trybie takim być może. W miarę zyskania doświadczenia przez to kolegium redakcyjne, jak nazwałem, wydaje mi się, kolejne wydania będą jeszcze bardziej oddawały rzeczywistość naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzu. No co pan radny podkreślił, ktoś zauważył. W tym raporcie nie ma mowy o tematach wstydliwych. Powiedzmy sobie o na przykład naszej kultury schodowni, czy części cukrowni, czyli o elementach majątku, które nie należą do gminy. My tu wyłącznie mogliśmy i mamy prawo odnosić się do mienia, tak zresztą jak i w nazewnictwie jest to określone, mienia gminne i określamy w jakim stanie jest mienie gminne. Czy pewnie prawo nie zabrano fragmentu w tym raporcie, który by mówił na przykład o Słodowni, która nie jest naszym majątkiem, nie ma na to wpływu, aczkolwiek podejmujemy próby usankcjonować. Jest historia działań, jest historia działań. Ale bardzo wiele, żeby sprawa nie powiedział, działań, które już podjęliśmy i podejmujemy dalej do tego, żeby ten problem rozwiązać. I być może też należałoby z kolejnym właśnie w wyniku dyskusji temat, który tu nie został uwzględniony, a tak nie może, bo prawo nie zabrania nam mówić, bo wszystko, co jest w tej gminie, dotyczy nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Podpunkt trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi nowego statusu w obliczu zaufania. Pozwólcie państwo, że odczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie udzielenia burmistrzowi nowego statusu w obliczu zaufania. I tak na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Radomiu ustawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Radomiu ustawie po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy nowy status za 2018 rok udziela burmistrzowi nowego statusu w obliczu zaufania. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do sprawy projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Mamy 13 radnych, ale pan radny Andrzej nie zareagował się. A to wynika z tego, że to ja jestem.
bo mi jest inaczej. Przechodzimy do punktu trzeciego i o odczytanie
opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na zostawie na temat sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Radosławia na 2018 rok. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na podstawie radnego pana Krzysztofa. Pozwólcie Państwo, że odczytam opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęstawie na temat sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lęstawie na posiedzeniach w dniach 24 kwietnia 2019 roku oraz 29 maja 2019 roku analizowała w punkcie pierwszym sprawozdania burmistrza Nowego Stawa z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok, w punkcie drugim sprawozdania finansowego za 2018 rok, w punkcie trzecim informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w punkcie czwartym sprawozdanie jednostek organizacyjnych gminy z realizacji budżetu. Komisja rewizyjna zapoznała się z opinią Komisji Stałej Rady Miejskiej, które w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowały realizację budżetu miasta i gminy za 2018 rok oraz uchwałę nr 39/322/R/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Ponadto wysłuchała wyjaśnień skarbnika gminy odnośnie realizacji budżetu. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej stwierdziła, iż uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr 329/2017 plan finansowy przewidywał realizację dochodów w kwocie 47 014 928 zł. Natomiast wydatki zaplanowane były w wysokości 47 374 401 zł. W trakcie roku 2018 Rada Miejska podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Natomiast burmistrz wydał 23 zarządzenia wprowadzające zmiany w budżecie. Ostatecznie ustanawiając w obustronie dochodów w wysokości 48 100 145,57 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 53 313 208,57 zł. Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 45 657 601,89 zł. To jest 94,92%. Z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 38 942 315,39 zł. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 715 286,50 zł. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych wyniósł 53 313 208,57 zł. Natomiast zrealizowano go w kwocie 50 808 228,22 zł. To jest 95,30%. Budżet gminy Nowy Staw na koniec 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 5 150 626,33 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniosło 26 238 202,50 zł. W wyniku analizy przedłożonych materiałów oraz opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Lęstawie, opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz skarbnika gminy, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lęstawie stwierdziła, iż osiągnięto zadowalający stopień realizacji zadań i przyjętego planu finansowego. Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok oraz sprawozdania podległych jednostek samorządu przedstawiają rzetelne i jasne informacje mające istotny wpływ na ocenę wykonania planu finansowego miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok.
Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 roku stanęła na stanowisku i przedstawiony materiał daje wszelkie podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii na temat sprawozdania finansowego miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok. Reasumując, Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż burmistrz Nowego Stawu, realizując zadania budżetowe gminy w 2018 roku, wykazał się dużą inicjatywą oraz zaangażowaniem pozwalającym na osiągnięciu zamierzonych celów dla dobra mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw. Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż wydatkowane środki finansowe nie budzą zastrzeżeń pod względem celowości oraz racjonalności wydawania środków finansowych, a tym samym zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W wyniku dogłębnej analizy materiałów dotyczących budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię na temat. W punkcie pierwszym sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok. W punkcie drugim sprawozdania finansowego za 2018 rok. W punkcie trzecim informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Komisja Rewizyjna w składzie Krzysztof Kucharczyk, przewodniczący, Paczewski Jerzy, członek, Skierkowska Sylwia, członek, Nowy Staw 29 maja 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Czytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej NES w sprawie opinii na temat sprawozdania burmistrza Nowego Stawu z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok. O odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii na temat sprawowania burmistrza Nowego Stawu o uzupełnieniu budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok. Proszę skarbnika gminy panią Krystynę Wojewódź. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Na podstawie obowiązujących przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Uzasadnienie. W dniu 27 marca 2019 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2018 rok. To jest w terminie określonym w artykule 267 ustawy o finansach publicznych. W załączeniu do sprawozdania burmistrz Nowego Stawu przedłożył również sprawozdania Instytucji Kultury z wykonania planów finansowych za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta i gminy. Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej. Części tabelarycznej sprawozdania realizację zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu miasta i gminy przedstawiono podając kwoty planu i wykonania oraz procentowe wskaźniki ich wykonania według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Ponadto w ujęciu tabelarycznym zaprezentowano realizację własnych zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, a także wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych. W części opisowej do przedłożonego sprawozdania w pierwszej kolejności przedstawiono ogólne dane dotyczące pierwotnego planu uchwalonego budżetu oraz planu budżetu po dokonanych zmianach w ciągu roku, a następnie dane dotyczące wykonanych dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy w 2018 roku. W dalszej kolejności przedstawiono wykonane przychody i rozchody budżetu, a następnie szczegółowo
omówiono wykonanie dochodów budżetu. Wykonanie wydatków budżetu przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. W tej części sprawozdania przedstawiono także stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej w Nowym Stawie obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały zrealizowane w ciągu roku oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono. Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji projektu, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowych zleconych gminom, skład orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że dochody wykonano w kwocie 45 657 601 zł i 89 groszy, co stanowi 94,9% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 38 942 315 zł i 39 groszy, co stanowi 100,5% planu, oraz dochody majątkowe w wysokości 6 715 286 zł i 50 groszy, co stanowi 71,7% planu. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 50 808 228 zł i 22 grosze, co stanowi 95,3% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 36 581 900 zł i 50 groszy, co stanowi 95,8% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 226 327 zł i 72 groszy, co stanowi 94% planu. Deficyt budżetu za 2018 rok wyniósł 5 150 626 zł i 33 groszy. Dług budżetu, dług publiczny na koniec 2018 roku obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wyniósł 26 238 202 zł i 50 groszy, co stanowi 57,47% wykonanych dochodów ogółu. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2018 roku wyniósł 5 716 192 zł i 61 groszy, i w stosunku do stanu na koniec 2017 roku wzrósł o 4,38%. Na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne instytucja kultury. Wydając powyższą opinię, skład orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2018 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości
wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy zawiera dane wymagane postanowieniami artykułu 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki miasto i gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2018. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2018 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych w tutejszej Izbie. Małgorzata Kopowicz, przewodnicząca składu orzekającego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie skarbnik. No jest, proszę państwa, musimy przebrnąć przez te punkty. Przejdziemy do ustalenia informacji o stanie mienia komunalnego. Tym razem ja pozwolę sobie taką informację państwu przedstawić. Proszę się wypowiedzieć cierpliwość, która tego będzie. Jednocześnie bardzo proszę o wyrozumiałość, ponieważ postaram się ominąć jakby takie szczegóły techniczne, które by nam mogły ten obraz zasięgnąć. Postaram się skoncentrować na takich najważniejszych aspektach, czy informacja o stanie mienia komunalnego. Jest konieczne, panie przewodniczący? Nie da się obejść tego? Nie. Przykro mi, ale musimy przejść przez to. Panie mecenas? Musi takie są procedury. Też nam wolno odpadać. Więc ta informacja z tego regionalnego będzie w brutto 1000 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku. W punkcie pierwszym oświata. I tutaj proszę państwa są takie trzy podzespoły, czyli grupa środków, nazwa i wartość ciała. Postaram się tą wartość sumować bez rozbijania tego na poszczególne punkty. Ale muszę... Czy to jest dopuszczalne? Chyba tak. Myślę, że tak. Zespół szkolno-przedszkolny na wystawie. Punkt pierwszy. Budynki, lokale spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. Punkt drugi. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Punkt trzeci. Kotły, maszyny energetyczne. Punkt czwarty. Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Punkt szósty. Urządzenia techniczne. Punkt siódmy. Środki transportu. Punkt ósmy. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. To jest liczba. Razem to jest 4256 zł brutto. Punkt drugi. Miejski ośrodek pomocy społecznej w Dolnym Stali. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania. Urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia. Razem 41 zł. Urząd Miejski w Dolnym Stali. Grunty, budynki, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Razem 77 222 zł. Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki. Budynki i lokale. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu. Razem 243 zł. Środek sportu i rekreacji. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Razem 4775 zł brutto. Udziały gminy Nowy Staw w spółkach prawa handlowego na dzień 31 grudnia 2018 roku. I tak, nazwa spółki. Centralny Wodociąg Żuławski, spółka z o z siedzibą w Nowym Porze Gdańskim. Ilość udziałów 13 456.
Wartość jednego udziału 553 zł. Wartość udziału 7 441 168 000. Wartość kapitału zakładowego 39 272 401 zł. Zakład ciepło czy spółka zabezpieczona udzielnością z siedzibą w nowym stawie. Ilość udziału 565, wartość jednego udziału 500 zł. Wartość udziału wszystkich jest 282 500 zł. Wartość kapitału zakładowego 1 865 500 zł. Administracja domów mieszkalnych spółka w nowym stawie. Ilość udziału 3892, wartość tych udziałów 50 zł, wartość wszystkich udziałów 194 600 zł i wartość kapitału zakładowego 194 600 zł. Informacja z planowanych dochodów i wydatków w roku 2018 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Realizacja dochodów. Pierwszy, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W okresie sprawozdawczym łączny wymiar dochodów z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości osób prawnych i fizycznych płatnych do 31 marca każdego roku wyniósł 100 179 zł. Punkt drugi, dochody z dzierżawy 23 000. Punkt trzeci, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosła 803 006 zł 58 groszy. Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości w trybie przetargu. I tak. Nieruchomość gruntową położoną w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte, obręb drugi nowy stacji z przeznaczeniem podbudowy pawilonu handlowo-usługowego za cenę 514 848 zł 48 groszy. Brutto, PAT 23%. Nieruchomość gruntową położoną w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte stanowiącą obręb drugi nowy stacji z przeznaczeniem podbudowy mieszkaniową za cenę 47 919 zł 57 groszy. Nieruchomość gruntową położoną w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte stanowiącą obręb drugi nowy stawcy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową za cenę 52 639 zł 8 groszy. Nieruchomość gruntową położoną w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte obręb drugi nowy stawcy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową za cenę 48 935 zł 55 groszy. Nieruchomość gruntową położoną w obrębie Myszewo w gminie Nowystaw z przeznaczeniem podbudowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i budynku garażowego w ramach projektowanego gospodarstwa rolnego za cenę 33 837 zł 15 groszy. I teraz proszę Państwa jest 5 nieruchomości przeznaczonych pod działkę garażową. Ja może tylko przeczytam nieruchomość gruntowa. Powiem Państwu tutaj, te 5 działek są wszystkie o takim samym wymiarze i o takiej samej cenie. Więc nieruchomość gruntową stanowiącą działkę numer 5/29, obręb 4 nowy staw, przeznaczenie po zabudowę garażową na cenę 2812 zł 15 groszy. I takich działek w tym samym obrębie zostało przeczytanych 5. To takie same pieniądze. Punkt drugi, w trybie bezprzetargowym. 8 lokali mieszkalnych. Lokale mieszkalne położone przy ulicy Rynek Kazimierza Płaskiego 3/3 w Nowym Stawie na rzecz najemcy za cenę 3,72 zł 79 groszy wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Lokal mieszkalny położony przy ulicy Mickiewicza 2A1 w Nowym Stawie na rzecz najemcy za cenę 5,329 zł 80 groszy. Lokal mieszkalny położony przy ulicy Gdańskiej 35/1 w Nowym Stawie na rzecz najemcy na cenę 4362 zł 16 groszy. Lokal mieszkalny położony przy ulicy Obrotowej 8A4 w Nowym Stawie na rzecz najemcy za cenę 3770 zł 23 groszy. Lokal mieszkalny położony przy ulicy Obrotowej Westerplatte 421 w Nowym Stawie na rzecz najemcy za cenę 5894 zł 84 groszy. Lokal mieszkalny położony przy ulicy Obrotowej Westerplatte 425 w Nowym Stawie na rzecz najemcy za cenę 6000